Cześć, z tej strony Texas i przychodzę do Was z dzisiejszym odcinkiem serii Przewodnik Anime. Tym razem na tapetę pójdzie Horimiya, pomimo że dużo osób o tym anime wie, to natomiast warto o tym wspomnieć. Ciekawostka, Horimiya to połączenie nazwisk obydwu bohaterów. Horimiya to historia Hori Kyoko i Miyamura Izumi, nazwisko, imię, dwójki szkolnych uczniów, którzy prowadzą podwójne życie. W szkole wydają się bardzo jakby odrębnymi osobami, które są przeciwieństwami, czyli Horii w szkole jest popularną, piękną dziewczyną, która ma same piątki, natomiast Izumi jest cichym, nieznanym nikomu, średnio uczącym się uczniem. Natomiast w domu Horii jest gospodynią domową, która nie dba o swój wygląd, a Izumi jest pougadanym chłopakiem, który posiada tatuaż oraz 4 piercingi, w tym w uszach oraz w jednym nosie. Ich tajemnica zostaje odkryta, gdy przypadkowo spotykają się poza szkołą, a potem zaczynają się coraz częściej spotykać po lekcjach dzięki bratu Hori. Historia ukazuje głównie ewolucję relacji między Kyoko i Izumi, która zmienia się od przyjaźni do miłości. Ta historia jest naprawdę, że tak ujmę tą imię, urocza oraz emocjonująca do obserwowania, jednakże anime nie skupia się wyłącznie na ich romansie. Pokazuje również, jak ich życie szkolne wpływa na ich relacje z przyjaciółmi, rodziną oraz jak przekształca ich samych jako osoby. Anime również przedstawia zmiany relacji poszczególnych osób z klasy, przykładowo Remi Ayasaki oraz Kakeru Sengeku, oraz ich relacje przyjaciół oraz komitetu uczniowskiego. Relacja Yoshikawa Yuki z Torushikawa, która według mnie jest drugą najciekawszą relacją w tym anime. Anime zachwyca piękną animacją, szczególnie jeżeli chodzi o wyraziste postacie i emocje, które potrafią wyrazić. Muzyka towarzysząca serialowi jest dobrze dobrana i pomaga w budowaniu atmosfery. Siema, zapomniałem wam wspomnieć, wychodzi Missing Pieces tego anime, to znaczy to, co nie było w anime, jest w mandze, teraz wychodzi to cała wersja. Przy okazji jest też live action serial, który dosłownie pół godziny temu odkryłem, więc no, polecam. Tak więc z mojej strony to na razie na tyle. Jeżeli filmik wam się spodobał, to nie zapomnijcie dać łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Do następnego razu. See ya.